No cześć, gramy ladder europejski oczywiście, tym razem moim przeciwnikiem będzie Funkai, którego swoją drogą chyba spotkałem 2 dni temu na ladderze, podczas tej wielogodzinnej sesji ladderowej. Hello, good luck, have fun. Funkai to oczywiście Wojtek Komincz. Jego bratem jest Mala, czyli Grzegorz Komincz. Tak się to pisze, tak trochę inaczej, a nie, Komincz, taka trochę inna pisownia i czasem muszą chłopaki poprawiać komentatorów albo inne osoby ze StarCrafta, jak to tam prawidłowo jest. I tak jak wspominałem, postaram się nagrywać trochę więcej tego ladera, zwłaszcza europejskiego, no i teraz właśnie jesteśmy na europejskim laderze. Tą grę, którą zagrałem 2 dni temu z Funkajem. Znaczy ja ją wygrałem, ale Funkaj nie grał. Nie grał, powiedzmy, tak jak on powinien grać. Tak wiecie, robił typu takie szalone rzeczy, typu wjeżdżał medivakami w moją armię. I generalnie nie wyglądało tak, by starał się wygrać, tylko po prostu sobie tak pograć. No ja też jakoś specjalnie się nie staram może wygrać, ale wiadomo, chcę pograć, żeby coś z tego wynikło, żebym może jakiś błąd swój zauważył albo coś takiego, bo tam... Znaczy wygrywanie jest oczywiście fajne, nie? Każdy gra, żeby wygrać, ale na ladderze akurat to schodzi na... przynajmniej dla mnie na dalszy plan, bo istotniejsze jest wyłapanie jakichś tam błędów swoich. Stąd też tam jakieś porażki nas specjalnie nie obchodzą. A przynajmniej nie powinny tak mocno obchodzić. No najbardziej to powiedziałbym w cudzysłowie, że bolo takie, gdzie się przegrywa, mimo tego, że miało się bardzo dużą przewagę i zrobiło się jakiś głupi błąd w bitwie albo coś takiego. To wtedy faktycznie może być niefajne. Swoją drogą ja teraz jeszcze... Znaczy teraz, jutro? No, jutro będzie za parę... 15 minut chyba. Jutro mam ważny egzamin. Znaczy ważny. Wiecie, ważny egzamin, takie dziwne pojęcie, ale no jutro mam egzamin i spędzę upojną noc z fizyką. Zatem będę miał co robić, ale tak jak powiedziałem, będę nagrywać 2 gry co 2 dni przynajmniej. Wychodzi średnia, że codziennie niby jedną grę, ale prawdopodobnie będę, wiecie, w jednym rzucie 2 na raz nagrywał. W ogóle nie robię scoutu. Mapa na 4 graczy, więc tak średnio mi się to widzi. On pewnie zacznie od jakiegoś Reapera. Tak podejrzewam. Więc jakiś Stalker się pojawia. Możliwe, że też zrobił jakieś proxy. W sumie, czemu nie? O, chyba jednak tego drugiego Stalkera później, bo jeżeli on zrobi tego Reapera, to oczywiście będzie Mothership Core przed nim bronić. A Stalker idzie zobaczyć, gdzie on się znajduje. Co niewiele wiemy. Ale raczej proxy żadnego nie ma, no bo na tej mapie w zasadzie jedyna w miarę rozsądna opcja to ustawić je na środku. Więc raczej nie będzie żadnego bardzo szybkiego ataku z jego strony, ale mógłby zrobić na przykład jakieś heliony i te akurat takie to by mnie teraz mocno zaskoczyły. Bo jeszcze nawet nie mam na fotonowe czacze. Jak gra się szybkie heliony, to mniej więcej teraz powinny gdzieś tak wjeżdżać. A że teraz, no teraz powiedzmy, 5.40 powiedzmy. A to takie naprawdę szybkie heliony, że wiecie, robi się szybciej, o! Że robi się szybciej rafinerii i tak dalej. No może jednak jakieś proxy zagrał. Aha, dobra, minę. No, to tutaj popsułem dość ostro. Ha, jednak zagra te szybkie heliony. Ale mapak. Znaczy mapak i tak nie pomoże. Ale 2 dni temu otworzył nieco inaczej. No całkiem śmiesznie jest, widzę. Muszę uważać, żeby ta mina przypadkiem we mnie jeszcze nie walnęła.
Ale widzę, że bardzo agresywnie otworzył. Teraz trzeba zablokować oczywiście rampę. Myślę, że on zaekspował, bo w zasadzie każdy teren, który otwiera w ten sposób, ekspuje. Znaczy w większości zdecydowanej. Rzadko się zdarza, że ktoś jeszcze robi jakieś takie dziwne rzeczy. Chociaż, no, może jednak będzie coś takiego z jego strony teraz. Skasowałem tam probę, żeby jej przypadkiem nie zabił naturalną. No i nie będzie łatwo, jak widzicie sami. Mapa jest spora, przez co na przykład jest spora szansa też, że miałbym niefartowny scout gdzieś wysłany. Typu wysłałbym gdzieś górny prawy róg, to i tak pewnie do mnie dojechał tymi wojskami i mnie zaatakował. Oho! Zablokować! No nie wygląda to dobrze. Funkej, szalony gość. Ale tak jak mówię, on bardzo jest duża szansa, że jednak postawił tą ekspansję, chociaż naprawdę sporo zainwestował. I też do końca nie wiem, gdzie on jest tak naprawdę. No, chyba jednak na górze. Albo w górnym prawym rogu. To jest taka spora wada tego nierobienia scoutu. I na przykład jeżeli teraz przyjdzie jakiś kolejny jego push z tankami Marines, to też podejrzewam, że... myślę, że w sumie już mógłbym przegrać. Ale też co jest niefajne, to ciężko mi powiedzieć, kto ma tutaj przewagę. Powiedziałem, że chyba raczej on, no zwłaszcza jeżeli zaeksplował w miarę szybko. No ale co jeszcze się okaże. No, jednak będą jednostki biologiczne, wszystko w porządku. Teoretycznie przynajmniej. Oj, nie mam simulatorów naturalnych przez te wszystkie straty probek. Tego będzie naprawdę ciężka obrona. Ha, no i tak, on jest w górnym prawym rogu w dodatku. Więc scouting średnio wyszedł. Ale na tej mapie faktycznie ciężko, często gracze grają te szybkie heliony. Przez co map hakersko je przewidzieliśmy. O wow, nawet trzeci command center już ma. Będzie ciężko. Będzie ciężko coś tu zwojować. Masakra, jak on mi się tutaj zdropuje, to będzie ciężko, bardzo ciężko. O, widzę, że mi tu coś wysłał. Coś tu szło, a nie, to SCV, czyli on teraz zaekspował. Oho, teraz jak ten drop mi wle... A nie, dobra, nie ma tego dropu. Widzi wszystko. Oj. No i teraz cała zabawa polega na tym. Znaczy, chyba nie muszę ukrywać, że on ma dużą przewagę. I teraz problem jest największy taki protosów, że trzeba i zająć trzecią bazę, i utrzymać jakąś kontrolę nad, nad dropami, które mogą mi do maina wlatywać. I jeszcze właśnie, no jak zająć tą bazę, jak nie ma jak. No dobra, będę jakoś próbować. Bo jak widzicie, on ma tutaj tego co najmniej dużo.
i na pewno on będzie mieć więcej jednostek ode mnie, więc w sumie muszę chyba trochę liczyć na to, że on tutaj coś popsuje ostro. O wow, no to będzie... To będzie obrona nie do obrony. Bo on ma i trzecią bazę i może mnie teraz spokojnie zaatakować. A! O, jeszcze raz. Także obrona tego ataku jest bardzo wątpliwa. Ale dobrze, Falkaj zagrał. Nie! Gdzie on tutaj się przemieszcza, szukamy. Momentalnie mi tutaj wszystko pada, także GG jest, na to wygląda. No i ładnie zagrał Funkaj, GG well played i tyle. No niestety, porażka tym razem, także mamy teoretycznie 1-1 w tym momencie na ladderze. Funkaj jest 68 w Grandmasterze, 544 punkty, 58 wygranych, 51 przegranych, także GG. No i do następnego, bo jeszcze jedna gra przede mną.